że to jest, no, powiedzmy tam około 10 nanometrów ma takie, ma taka nasza struktura, tak naprawdę jakaś sfera, a te takie kuleczki tutaj to też są atomy złota. No niesamowite, jak dla mnie przynajmniej. A jak mamy próbkę złożoną, to możemy jeszcze powiedzieć, że tu mamy, nie, azot, tu mamy węgiel, tu mamy coś tam, także no, bardzo fajny sprzęt, bardzo zaawansowany. Odpowiednio wentylowany, jest odpowiednio stabilizowana temperatura, no bez tego to w ogóle badania jakiekolwiek byłyby niemożliwe. To już są powiększenia, które idą w miliony razy, więc jakiekolwiek, nie wiem, klaśnięcia, tupanie, czy cokolwiek powoduje, że mamy na obrazie zakłócenie. Pojawiają nam się szumy, które no, tam analizę nam niestety uniemożliwiają. Tak samo w tamtym, tam już też. Jeżeli chcemy widzieć atomy, no to obserwujemy to w takiej skali, że jak zaczniemy mówić, no to po prostu będzie widać, że ktoś wszedł i sobie pozwolił. Głośną rozmowę przy sprzęcie. A te próbki skąd są sprowadzone? Czy to jakoś specjalnie są tutaj robione? Tak, one są specjalnie, no oczywiście materiały są różne, ale one są specjalnie tutaj przygotowywane za pomocą też specjalnego sprzętu. I tak naprawdę ten sprzęt to są dodatkowe, nie wiem, milion złotych powiedzmy, czy nawet troszeczkę więcej, który dopiero ten sprzęt pozwala na to, żeby tutaj włożyć próbkę odpowiedniej jakości. Tak naprawdę mikroskopia elektronowa, specjaliści tak uważają, że to 90%, a może nawet czasami więcej, to tak naprawdę jest odpowiednie przygotowanie materiału, a sam pomiar oczywiście jest ważny, ale bez dobrego przygotowania próbki, no to niczego nie otrzymamy.